kto postawi ich dzieciom za wzory, a kto pamięć w gazecie opluje, a kto pamięć w gazecie opluje. A marzyli, że kiedyś się stanie, to będzie Polska po lwów i po piłku. I rzucali swe życie na szaniec, bo do celu tak było im pilno, bo do celu tak było im pilno. Zanim okrzyk się spotkał ze strzałem, zanim kula się w piersi zaryła, jak modlitwę ostatnią szeptali, że nie zginie, że będzie wciąż żyła, że nie zginie, że będzie wciąż żyła. Zostawili swe mgnienie. Ze skutki. Zabują naszą Rosę, ostrą bramę, Wilną, sucha gałąź lub syłka na rozpacz bezsilną. Za dnie i noce śmierci, za lata udręki, taniec w kółko, raz w oczy, a drugi raz w szczęki. Za wsie spalone, bitwy, gdzie chłopska szła czelać, list gończy, tropicielski, dopaść i rozstrzelać. Za mosty wysadzone z ręki robotniczej, węszyć, gdzie kto się ukrył, psy spuścić ze smyczy. Za wyroki na katów, za celny strzał Krysta, jeden wyrok, do tiurmy, dla wszystkich, do czysta. Za Warszawę, Warszawę, powstańcze zachcianki, specjalny oddział śledczy, przyłożyć do ścianki. Thank you.
Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie za udział w dzisiejszych uroczystości. Oczywiście jest to ona symboliczna tylko tutaj, ale wierzę, że i na lekcjach historii, Waszej pamięci, Waszych codziennych takich postanowieniach, również ta pamięć o żołnierzach niezłomnych będzie trwać. Dziękuję za dzisiejszą obecność, dziękuję za postawę dzieci, młodzieży, bo tak naprawdę w ich rękach jest przyszłość naszego narodu.